kurnikom! Sto kurnikom! Sto kurnikom! Sto kurnikom! Gminie Kodeń! Sto kurnikom! Gminie Kodeń! Sto kurnikom! Gminie Kodeń! Stop kurnikom! A bardzo się prosuję, żeby się dowiedział pan wójt, który mówi, że Popytów nie ma nic przeciwko budowie ferii. To jest nieprawda. A jak ktoś ma inne zdanie, prosimy również tutaj przyjść i zabrać głos. Nikomu nie będziemy ograniczać zabierania głosu. To być może są i takie osoby. My jako komitet protestacyjny nie mamy monopolu na wiedzę. To być może niektórzy państwo chcą takich kurników, może będą chcieli pracować, nie wiemy. Ze wszystkim się godzimy i chcemy posłuchać też waszego zdania. Padło zarzuty, znaczy może nie zarzuty, tylko takie uwagi do nas, żeśmy nie zrobili spotkania w Kopytowie. Robiliśmy wiele spotkań i nie udało nam się na czas, ale planowaliśmy tu w Kopytowie spotkać się z wami i teraz widzimy, że warto było. Było spotkanie w Kopytowie, mógł przyjść każdy z Kopytowa, akurat tam za wiele osób nie było. Nie wiedzieliśmy, czy nasz pomysł na to, żeby protestować, będzie w państwa zainteresowaniu. Proszę państwa, pewnie nie byłoby tej manifestacji, tego protestu, gdyby nie to, że zostaliście wszyscy pominięci. Nie działo? Zostaliście wszyscy państwo pominięci przy konsultacjach społecznych. To obowiązek pana wójta był poinformować was, wszystkich mieszkańców gminy Kodeń, że taka inwestycja będzie miała miejsce. Nie tylko na BIP-ie, nie tylko na tablicy w gminie, gdzieś schowane w kątku. Bo na BIP nie każdy zagląda. Przykro mi było, jak dwoje radnych na sesji biło się w piersi, siebie obwiniało za to, że nie dopełnili swoich obowiązków, bo nie zajrzeli na BIP i nie poinformowali mieszkańców. Nie, proszę państwa, oni się nie mieli z czego bić w piersi. To bardzo uczciwe osoby, dwie panie radne, które tak powiedziały. Bardzo uczciwe. Nie ma obowiązku, ale za to pan wójt miał obowiązek was o tym wszystkich poinformować. O wszystkim was informuję, że dzieje w gminie Kodeń. O każdym sukcesie, o większych lub mniejszych budowach, remontach, o tym, że kupili dwa szwadle, trzy śmietniki. Ale zapomniał was poinformować, drodzy mieszkańcy, o tym, że w gminie Kodeń ma powstać na dzisiaj, planowanych jest 34 kurniki. W każdym po 70, prawie 3000 kurcząt. A proszę państwa, to nie plotka, wiadomości, tylko nie możemy się niektórych rzeczy doprosić. Mówię nawet o 100 kurnikach w gminie Kodeń. Mówię prawdopodobnie, bo z tego co pan wójt mówi, raz będzie miał zatrudnienie 30 osób, raz 70, raz 150, a raz 200 w różnych mediach. Informacja jest taka, że w każdym kurniku ma pracować dwie osoby. Łatwo sobie pomnożyć. Większość z nas skończyła matematykę na poziomie klasy czwartej. 100 razy 2 to jest 200. I teraz chcemy się dzisiaj od was zapytać i posłuchać, jakie macie zdanie wy mieszkańcy. Dzisiaj macie prawo wyrazić swoje albo aprobatę, albo stanowczy sprzeciw. To jest sprzeciw dzięki naszym mediom lokalnym, dzięki telewizji TVN, dzięki Radio Biper. Miało być słowo Podlasia. Dzień Wschodni. Dowiedzą się ludzie w całej Polsce. Dzisiaj to jest nasz lokalny problem. Gmina Kodeń jest niewielka. Budowa tych kurników nawet wyrośnie 34. Zniszczy gminę i to dosłownie. A Kopytów tutaj te kilkanaście kurników zginie z powierzchni ziemi. Młodzi nawet tutaj na wczasy nie będą chcieli wciągnąć swoich rodziców. Starsi szybciej będą chorować i odchodzić. Taka jest prawda. O zagrożeniach biologicznych mógłbym mówić naprawdę tutaj w tej chwili bez przygotowania co najmniej godzinę. Jestem z wykształcenia leśnikiem, więc o mikroskopie, o wirusach, o bakteriach, o materiale biologicznym, który się będzie z tych kurników wydzielał, mogę mówić bardzo dużo i dużo o tym wiem, a jeszcze raz więcej doczytałem. Ale jedną rzecz wam muszę uzmysłowić, bo to zadziała na waszą wyobraźnię. Jest taki pan doktor Jerzy Kupiec z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyliczył, tylko teraz posłuchajcie dokładnie, dla kurnika, który będzie miał 50 parę tysięcy kurczaków,
te będą po 70 parę tysięcy. Dla 11 kurników, którym będzie po 50 parę tysięcy w każdym, na dobę, do tego w roku, do tych kurników przyjedzie 1400 tirów w jedną stronę i z powrotem. Bo jak przyjedzie tir po obornik, to i obornik odjedzie, ale jedno będzie jechał pusty. Z kurczakami, ale jedną pusty. U was ma powstać dużo więcej kurników, dużo większe. 4-5 tysięcy kursów rocznie przez kopytów przyjdzie z potężnych ciężarówek, które będą was, być może, przepraszam, kogoś może potrącą, może ktoś będzie miał kolizję, a na pewno rozjeżdżą wam drogi, nie dadzą wam spokoju. Bo ruch tych ciężarówek ma się odbyć głównie w nocy, wtedy kiedy mieszkańcy Kopytowa, Kątów i Zagacia, Kodnia i innych miejscowości będą chcieli odpoczywać. To nie znaczy, że tutaj na wschodzie my nie mamy głosu. Właśnie mamy głos, a dzisiaj uwierzyliśmy w siłę waszą. Mój komitet, muszę powiedzieć, obawialiśmy się, że być może nasz odzew, nasza prośba będzie słabo słyszalna. Naprawdę, bo wiecie, to wszystko spontanicznie. Ale dzisiaj widzimy, że warto było. Ta decyzja zapadła w kilka dni, tylko różne okoliczności przeszkadzały nam. To się warto i wiemy, że mamy was za sobą, a wy razem z nami wpłyniecie na zmianę decyzji pana wójta. Wpłyniecie? Wpłyniemy! Ja na razie dziękuję. Proszę osobę Darka Mackiewicza, osobę, która... Do mikrofonu, dobrze, no to, a ten to nie będą mnie słyszeć znowu. Jak słyszę? Chcę powiedzieć, że Darek jest na tyle ważną osobą, wszyscy są ważni, ale jak zobaczyłem posta na Facebooku, nie wierzyłem, że on puścił prawdziwego posta, rozumiecie? Różni ludzie puszczają, czasami żarty różne, prawda? Słuchajcie, że w Kodniu będą fermy. Jak przeczytałem to, wróciłem z pracy, leżałem na łóżku, to gdzieś koło 17 godziny. Myślę, nie, muszę szybko zadzwonić się, upewnić, bo nie wierzyłem, że to jest prawda. Zadzwoniłem, Darek mnie upewnił i dalej już poszło gładko. To ty z Kodnia drugiego, Darek Mackiewicz. Proszę bardzo, Darku. Dzięki, Mariusz. Witam wszystkich ponownie. Witamy! Naprawdę nie spodziewałem się, że aż tylu przyjdzie mieszkańców naszej gminy, bo to są mieszkańcy i Kopytowa, Kątów, Kodnia i Piszczaca. Radni. I Kosztomłoty! Radni. Tak jest. Chciałem powiedzieć, tak jak Mariusz wspomniał, można o zagrożeniach mówić naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo. Jest, wiedza jest naprawdę szeroka i cały czas ona jakby jest odkrywana. Są badania naukowe w tej chwili, które prowadzi Gdański Uniwersytet Medyczny nad właśnie wpływem tych nowoczesnych farm na, ferm na nasze środowisko. Nie na teren, który one stoją, tylko na środowisko w okręgu nawet 20 km. I prawdopodobnie w listopadzie się kończy się ta praca naukowa, więc będziemy znali naukowe, już nie takie, jak to teraz wszyscy się wypowiadają, obrońcy, pracownicy WIPLASZ-u wypowiadają, że u nich jest wszystko czysto, zielone. A propos zielonego, to w audycji w Katolickim Radiu Podlasie pan powiedział sam, dyrektor z WIPLASZ-u, że to jest nazwa projektu Zielone Farmy, więc to nie ma nic wspólnego z ekologią. No tak, taki jest projekt, więc no, czekamy na wyniki badań Instytutu Medycznego z Gdańska. Ale drodzy państwo, patrzcie na tą flagę. Flaga wieje w tą stronę. Centralnie jak stoimy w linii prostej, tam mają powstać te farmy. Zobaczcie, ta farma, zobaczcie, w którą stronę wieje wiatr. Wszystko pójdzie na całą gminę. Słuchajcie, dalej. Słuchajcie, dalej są kąty w tym kierunku. Dalej się unosi w kątach i wszystko leci na Kodej. Mamy 80% wiatrów zachodnich. Dokładnie, tak jak tam ta przełęcz jest, tam będzie ma stać ferma. Wszyscy
wiatr, smród, bioaerozole, wszystkie inne substancje nie lecą jak kula prosto, tylko się rozprzestrzenia na boki. Teraz, drodzy Państwo, pewnie jeszcze nie wiecie, bo mówiliśmy wcześniej o zagrożeniach różnymi metalami, różnymi substancjami, ale tak Wam powiem, w decyzji Pana Wójta, którą wyczytałem, on podpisał, może nie czytał, bo nie wiem, ja bym się przeraził tym. Będzie na tej jednej fermie 14 kurników. W każdym kurniku będzie 17 kominów wentylacyjnych. Ja mówię o zwykłych kominach wentylacyjnych. Plus każdy kurnik ma 4 takie interwencyjne, szybkie, większej mocy. O nich nie mówię teraz nic, tylko o tych 17. Słuchajcie, każdy z tych kominów w decyzji Pana Wójta jest podpisane. 15 tysięcy metrów sześciennych powietrza na godzinę. Do góry. Teraz razy 17 kominów jeden kurnik i razy 14 kurników to jest około 4 milionów metrów sześciennych powietrza na godzinę. Jeśli się wszystko uruchomi. Więc słuchajcie, wszystko się unosi do góry i jak widzimy na te flagi, wszystko leci. To nie, że one się rozpływa na boki, tylko wszystko leci w naszym kierunku. Rolnicy, którzy mają ekologiczne uprawy w tej strefie narażenia na te opady azotanów, bioaerozoli, jeśli przyjedzie z agencji ktoś mierzyć to pole, sprawdzić, czy rzeczywiście jest ekologiczny, czy nie sypie nawozu, okaże się, że tam jest nawóz. I takim rolnikom zabiorą dopłaty ekologiczne. To raz. Druga rzecz. Słuchajcie, drodzy Państwo, w tym roku weszła ustawa, która rolnikom będą zabierane do tak zwanej kieszeni śladu węglowego 20% z każdych dopłat bezpośrednich. Od każdego rolnika. A fermy przemysłowe powyżej 400 sztuk będą miały dopłaty do tego kurczaka, czy tam brojlera, czy jakiejś innej sztuki. Czyli patrzcie, drodzy Państwo, rolnikom zabiorą 20%, a tym wielkim przemysłowcom dadzą te pieniądze. Czyli tak naprawdę ten chów będą mieli trochę lżejszy jak my. Nam zabiorą, większym dadzą. Oprócz tego, tak jak tu mówił Mariusz o tych tirach, ja sobie nie wyobrażam przywieźć milion kurczaków do farmy, małych. Ile to jest ciężarówek? No 200 tysięcy chyba wchodzi tych malutkich w jedną ciężarówkę. Ale żeby wywieźć ten 2,5 kilogramowy, to jest 14 tysięcy kurczaków na jednej ciężarówce. Milion kurczaków, to ile to jest ciężarówek? Co 7 tygodni trzeba je wywieźć. No bo dorosły. Teraz z jednej farmy 14-kurnikowej 8 tysięcy ton pomiotu tego kurzego. To jest wszystko w decyzji wójta. To jest napisane i mój pisze, wywozić możliwie największym transportem. Do tych transportów dodajemy jeszcze gaz, który będzie przywożony, bo posadzki mają być ogrzewane gazem. Cysterny te będą jeździć. Tak, do tego, do jednej fermy jest napisane w decyzji. 14 ciężarówek w jedną stronę same opaszą. No i z powrotem pusta wraca, więc 28 kursów kolejnych. Ja zadałem wójtowi pytanie, którędy one mają jeździć? Ja na naszych drogach nie widzę naprawdę możliwości. Turyści jeżdżą do Kodnia i nie mogą się minąć, autobus z autobusem. A ciężarówka z ciężarówką się minie? Na pewno nie. Jak wójt mówi, że pojadą na Piszczac. Pojadą na Piszczac, mówi. Naprawdę, tyle ciężarówek, wydaje mi się, że one nie będą jeździć obok siebie, tylko wszystkimi naszymi drogami. Wszyscy wiemy, jakie mamy drogi, ile czasu musieliśmy czekać na tą jedną 816, kawałek do Terespola. Straszna, do Piszczaca jeszcze czekamy. A okaże się za chwilę, że tą drogą, co zrobią do Piszczaca, będziemy mieli większy transport. Co z chorobami kur? Teraz, słuchajcie, od tego roku trzeba rejestrować kury.
w agencji. Każdą sztukę od 1 do 400. I teraz słuchajcie, w momencie kiedy będzie jakaś ptasia grypa, która jest wszędzie, pokazuje się, a w Lubelszczyźnie coraz więcej, wszystkim zabiorą kury. Gołębie. Będziecie jajka kupywać w sklepie, nie powiem jakim, w sklepie. I mięso w sklepie. Także ja jestem przerażony, im dłużej już to mamy tą informację, dostajemy nowych informacji, te nowsze są jeszcze jakby poważniejsze, bo nowoczesne firmy w tej chwili mówią, to tamci śmierdzą, my nie śmierdzimy, to po co te kominy? Po co to? Ja tego bym chciał od firmy, która chce postawić tu kurniki, żeby mi pokazali, skoro to jest zielone, żeby mi pokazali. Po pierwsze, certyfikat niezależnych instytutów odnośnie ekologicznego peletu, na tej ściółce z peletu. Niech pokażą certyfikaty ekologiczne słomy, którą podścielają. I niech pokażą certyfikaty zboża ekologicznego, którym karmią te kurczaki. Te niby zielone. Brawo! Także ja na tą chwilę chciałbym podziękować, ale jeszcze się odniosę później. Chciałbym poprosić przedstawicieli. Proszę Państwa, nasz protest nie jest tylko protestem lokalnym. Dołączają do nas mieszkańcy gminy Piszczac. Jest z nami kolega radny Rady Powiatu, mój przyjaciel z Rady, Paweł Stefaniuk i pani radna Małgorzata Marta Pieruszyn. Brawo! 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 Są z nami i również boją się o swoją przyszłość. Inne gminy potrafiły sobie poradzić z problemem, że u nich rady gmin przyjęły plany i zmiany studium, że nie będzie. Natomiast gmina Kodeń niestety była bardzo otwarta, nie zrobiła nic pod wodzą pana wójta, żeby temu zaradzić. Proszę bardzo, udzielam Państwu głosu. Podzielcie się z nami swoimi informacjami. Szanowni Państwo, przybywamy z gminy Piszczac. Jest tutaj kilku mieszkańców. Pani sołtys z Dobrynki, pani radna z Dobrynki. Doskonale wiemy, że tuż za tymi kurnikami, które tutaj są w planie pobudowy, znajduje się gmina Piszczyc. Także to nie tyczy tylko gminy Kodeń, ale też tyczy mieszkańców gminy Piszczac. Jak tu panowie mówili wcześniej, że 80% wiatrów leci w kierunku Kodnia, ale te 20% czasem potrafi zawrócić się, poleci w kierunku gminy Piszczac. Gmina Terespol równie blisko. Dlatego przyłączamy się tutaj do tego protestu, bo wiadomo, że to też będzie uciążliwe dla wszystkich. Drogi. Wiadomo, jakie to... Tutaj mamy drogę powiatową łączącą Kopytów z Dobrynką. Wiadomo, że ten ruch będzie wszędzie. Dodatkowo tu jeszcze są drogi gminne, które prowadzą do tej inwestycji. I te drogi gminne też na pewno ich stan się nie poprawi, a się na pewno pogorszy. Także tutaj jesteśmy wspólnie z wami, żeby zaprotestować. Tak samo to tyczy mieszkańców Piszczaca, tak jak mieszkańców Kodnia. Pan przewodniczący wspominał, że się udało zablokować takie inwestycje. Tak, udało się. Tutaj pani radna na pewno potwierdzi. W gminie Piszczac też już był inwestor, też szukał działek, ale wspólnie, wójt gminy wspólnie z radnymi odpowiednio zastosowali przepisy, sesja rady, zmiany w planie i brawo dla was. Na tą chwilę jest spokój, ale nie wiadomo jak będzie docelowo, także jesteśmy z wami. To co pan Darek mówił o zmianie ustawy o rejestracji zwierząt, tak, ustawa weszła w życie od 6 stycznia i tam jest 3 miesiące czasu na rejestrację drobiu,
rejestracja koniowatych, rejestracja jeleniowatych. Także to wszystko prawda. Czy to jest duży zakład, który produkuje sztuki w milionach, czy to jest chów taki przydomowy, to wszystko trzeba zarejestrować. Najpierw w weterynarii, także już tam w weterynarii jesteście Państwo, nawet jeżeli macie 10 kurek, już jesteście na wykazie, że macie te kury i to potem w razie jakiejś ptasiej grypy, wiadomo co z tym będzie. Także jesteśmy z Wami i jesteśmy do dyspozycji. Ja oprócz tego, że jestem radną gminy Piszczac i reprezentuję tutaj ludność i społeczność gminy Piszczac, najbliżej położonych miejscowości względem granicy Kodnia i Piszczaca, czyli Dobrynkę, Nowy Dwór. Jestem też mieszkanką Dobrynki, gdzie w linii prostej od planowanej zabudowy tych kurników jest tylko około 1,5 km. Jest to tak blisko, że ja sobie nie wyobrażam, żeby tak wielkie fermy z taką ilością kurcząt hodujących stanęły obok nas. Smród, obniżenie wód gruntowych, zanieczyszczenie ogólne środowiska. To, co nas najbardziej boli, to jest jeszcze to, że to, co wspomniał radny Mariusz, zanim one dojadą, te tiry z małymi kurczakami, z dorosłymi odjeżdżając stąd, z paszą, z gazem i z tym wszystkim, zanim one dojadą tutaj do Was i będą rozjeżdżać Wasze drogi, one najpierw będą jechały naszymi drogami. Drogami, które za tymi drogami my głosujemy. My chcemy, żeby one były nowoczesne, żeby one były do uczęszczania dla nas, mieszkańców. I dlaczego teraz mamy poddawać się i dawać to, co my zbudowaliśmy do tej pory, to, co na spółkę z powiatem, z województwem wybudowaliśmy? Dlaczego teraz ma ktoś po tym jeździć? To wyliczenia były mówiące o 28 tirach jeżdżących w to i z powrotem dziennie. Dla mnie nie do pomyślenia. Gdzie jest bezpieczeństwo? To już pomijając fakt stanu technicznego dróg, które są nieprzystosowane na chwilę obecną, te, które już istnieją. Nie mówię o tych, które się planują, które są w budowie. Gdzie jest bezpieczeństwo ludzi starszych, poruszających się bardzo często na rowerach? Gdzie jest bezpieczeństwo dzieci w tym momencie, które też poruszają się? Mamy szkołę jeszcze w Dobrynce, do której też dzieci uczęszczają. My mamy autobus szkolny, który zbiera i jeździ dzieci po tych drogach. Nie do wyobrażenia. Także naprawdę jesteśmy z Wami, jako mieszkańcy gminy Piszczac, jesteśmy tutaj z Wami i popieramy Wasze zdanie. My też nie chcemy kurników. Brawo. Dziękuję. Brawo. Dziękujemy. Szanowni Państwo, poproszę teraz o głos tutaj parę osób. Szanowny Leonie, za chwilę. Poproszę o głos przewodniczącą Rady Gminy Kodeń. Bo gdyby nie Rada Gminy Kodeń, Pani Przewodnicząca i Wy wszyscy Państwo Radni, trzeba powiedzieć, gdyby nie Wasze zrozumienie tematu, nie Wasza odwaga, byłoby na pewno dużo gorzej. Dzisiaj widzimy i słyszeliśmy to na sesji, że radni, sołtysi również nie byli poinformowani przez Pana Wójta o tych inwestycjach. Nie dziwcie się Wy, drodzy mieszkańcy, że Wy nie mieliście dostępu do informacji, skoro osoby, które decydują o funduszach gminy, o wszystkich inwestycjach, przez przypadek zostały pominięte w tym wielkim procesie budowy tych kilkudziesięciu ferm. To jest niesamowite. Pani Basia, sorry, powiem tak normalnie, jest kobietą delikatną, ale kiedy trzeba było, naprawdę spięła się i zagrzmiała bardzo dobrze. Brawo dla Pani. Brawo. Brawo. I zobaczyliśmy wtedy, że jest nas już więcej, nie tylko garstka. Pani Przewodnicząca, proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Takie słowa od Pana Przewodniczącego miłe, ale to jest przecież normalne, prawda? Bo ja nie to, że jestem tylko przewodniczącą, ale też jestem mieszkanką. I uważam za słuszne, że staję po stronie mieszkańców, a nie władz. Za co obrywam obecnie. Jestem obrażana, jestem przez Panów Wójtów, słyszeli, jak słyszeli Państwo sesję, nazywana manipulatorką. Padły bardzo, bardzo brzydkie słowa od Panów Wójtów, no ale to świadczy o ich, myślę, kulturze, prawda?
My ze swojej strony jako Rada faktycznie nie wiedzieliśmy o tym. Dowiedzieliśmy się z mediów. Skierowałam swoje kroki, o czym mówiłam, do pana wójta z zapytaniem, dlaczego my jako radni nic nie wiemy. Pan wójt powiedział, nie musieliście. Zapytałam, dlaczego mieszkańcy nic o tym nie wiedzieli. Powiedział, też nie było takiej konieczności. No i niestety, później prosiliśmy pana wójta o podjęcie uchwały w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania. Jak wiecie, to jest bardzo ważne. To by nas po prostu zabezpieczyło w jakimś tam stopniu, myślę, bo to już należało dawno zrobić, no ale chcieliśmy to uczynić, żeby w jakiś sposób powstrzymać. I 20 to było 8 grudnia, tak, Rada Gminy, bo pan wójt nie chciał, więc my jako radni podjęliśmy projekt uchwały. To była taka uchwała intencyjna, więc na spotkaniu z panem wójtem, pamiętam pan Tur, ustaliliśmy treść i z mojej wiedzy, to oczywiście z internetu, tak, bo żaden pracownik nie poinformował, wiedziałam, że należy w uchwale wymienić te miejscowości, Kodeń, Kąty, Kopytów, no i też wiedziałam, że trzeba mapkę dołączyć do tego. Po podjęciu tej uchwały wchodziłam oczywiście do pana Tura, bo to było 28 grudzień. Niestety tutaj styczeń mijał i myślę, no chodziłam, pytałam naprawdę kilka razy. Więc zwodzono mnie po prostu, bo pan Tur tłumaczył się, mapka jakaś skomplikowana, coś po swojemu. Uważałam, że jako pracownik z wieloletnim stażem pracy, on dobrze wiedział, co należało dołączyć do tej mapki. Nie były wymienione te trzy miejscowości. Uważałam, że fajnie, na pewno będą robili, o czym też była mowa, dla całej gminy. Na te, prawda, bo my mamy plan zagospodarowania obejmujący zwartą zabudowę. A tutaj chodziło nam, żeby te miejscowości Kopytów, Kąty, Zagacie, no i oczywiście wtedy pomyślałam, że Dobromyśl, Zabłocie, na pewno wszystkie. Tak jest z mojej wiedzy, prawda. Ja nie jestem pracownikiem urzędu gminy, tam są fachowcy. I co się okazało? Okazało się, że teraz na dniach w piątek otrzymałam pismo, że trwa postępowanie unieważniające. Dzisiaj natomiast też pracownik gminy dostarczył mi pismo podpisane przez pana wicewojewodę, że uchwała... O takie będą jeździły, tak? Bardzo dużo. Jeszcze większe. Większe i dłuższe i cięższe. I co? I już ostatecznie uchwała została odrzucona właśnie z powodu tych braków, o które ja się upominałam, czyli o mapkę i wymianę tych ograniczeń, prawda, tych miejscowości. No zdumienie moje, słuchajcie, naprawdę wielkie, wielkie, bo chodząc, pytając, dopytując, wiedziałam o tej mapce. Więc jeszcze dzwoniłam do Lublina, do pani, która się zajmowała tą sprawą, która mi powiedziała, proszę panią, mapka intencyjna, prosta mapka tych trzech miejscowości. Pan Tur twierdził inaczej, coś mi mówił o skali, że to potrwa. No naprawdę, nie wiem, nie śmiem twierdzić, że to było celowe, ale to było takie coś. Nie myśmy wnieśli, Rada, pokażemy, że ta uchwała padnie. Więc jakie kroki teraz? Kroki, myślę, dzisiaj ustalałam już z panem prawnikiem spotkanie na piątek, bo wcześniej pan wójt nie miał dla mnie czasu, bo chciałam, to trzeba uczynić jak najszybciej, żeby sporządzić kolejną uchwałę. Nie wiem, czy pan wójt od siebie powinien to robić w imieniu nas mieszkańców. On, nie my radni, prawda? No my w ostateczności możemy, bo jesteśmy, też możemy uchwały podejmować, ale dlaczego akurat nie pan wójt w tak ważnej dla nas sprawie? Mieszkańców. Bo to tak samo jak gmina Piszczac, Tuczna, Sławatycze, wszystkie gminy zabezpieczyły się wprowadzając tą uchwałę. Dlaczego u nas nie? To jest, słuchajcie, to jest naprawdę poważne. I zobaczymy, w piątek będziemy się starali, tu jeszcze poproszę kilku radnych, pójdziemy stanowczo, zażądamy, czy wójt wprowadza, czy ponownie my. Nie wiem, czy nie będą znowu jakieś przeszkody, bo różnie to bywa, jak zauważyliśmy. Ja naprawdę byłam zaskoczona, bo od grudnia do lutego trzymać uchwałę w takiej... Ona nas zabezpieczała w pewnym stopniu, pytałam pana prawnika,
ale to jest takie no, nie do pomyślenia i tu mam żal bardzo wielki do pana wójta, na swoją chyba korzyść. Coś tu jest po prostu nie tak. Po co ja chodziłam? Przepraszam, tak, jak można bliżej mikrofonu, tak, ludzie to, mówią, że z tyłu nie słyszą. A to nie jest do tego słychać. Tak. To jest tylko dla telewizji. No ja uważam, że ja swoich, państwo radni, swoich obowiązków żeśmy dopilnowali. Tak? Bardzo nam zależało na tej uchwale. No a to, że została odrzucona, to nie wiem do kogo mieć żal. Teraz będzie na pewno się winny. My nie czujemy się winni, bo ja nie jestem, to ja nie będąc pracownikiem urzędu gminy, wiedziałam, że należy mapkę dołączyć. Chodziłam do pana Tura, śmiem jeszcze powiedzieć, szanowni państwo, i powiem to głośno, że będąc nawet na ostatnim takiej wizycie u pana Mariusza Tura, zauważyłam, że jestem nagrywana. Po prostu nie twierdzę, że byłam, ale śmiem tak twierdzić, podejrzewam, ponieważ w pewnym momencie otworzył klapę telefonu, jak ja weszłam, była tam jeszcze jedna pani, manipulował w telefonie i później w trakcie ktoś zadzwonił, właśnie tam się krążyło, no tak jak to się nagrywa. Zwróciłam uwagę, pani Mariuszu, chwileczkę, czy ja jestem nagrywana? No, zmieszał się, o tak powiem, bo po mnie nie widać, jak ktoś kłamie, tak? Nie, a po co? Nie. No ale śmiem tak twierdzić i jeżeli tak będzie, zresztą słyszałam od wielu osób, że miały wrażenie, służymy, no nie wiem, do organów ścigania, to można sprawdzić, bo to jest nie w porządku, żeby człowiek poszedł w ważnej sprawie i w ten sposób był traktowany, tak? Tak uważacie państwo? Myślę, że tak. Tak. Także jak wspomniałam o tym nagrywaniu, pan Krywicki krzyczał, tak, do sądu, ludzie, świadkami jesteście. Ja mówię, ja nie twierdzę, że byłam, tylko podejrzewam, a to jest bardzo duża różnica. A będąc nawet w Terespolu na takiej uroczystości zaproszona przez pana burmistrza, zrobił zdjęcie mi, ale myślę, niech robi. Ładnie byłam ubrana, usta pomalowane. Niech robi, prawda? Także później na spotkaniu sołeckim też stwierdził pan w Orzankach, pan wójt mówi, jesteśmy nagrywani. Pytam, kto? Pani. Ja mówię, proszę telefon, proszę sprawdzić. Czyli ja mówię, ja nie nagrywam, bo nie mam potrzeby. Ja, ale pan wójt ładne zdjęcia robi. To mi przy ludziach, przy mieszkańcach powiedział, bo pani przyjechała na krzywy ryj, nie była, pytał burmistrza, że ja nie byłam zaproszona. Przyjechałam do domu, otworzyłam zaproszenie imienne, wysłałam mu zdjęcie. No takie obrażanie przy ludziach, to już jest, chyba to weszło panu Krywickiemu i panu wójtowi, co naprawdę ich szanowałam do tej pory. Zresztą widzieliście, zgodne nasze obrady były. Chwaliłam, czy na Facebooku udostępniałam wszystko, co się u nas robi, chwaliłam. No jedno słowo nie stało się tym, że jestem poniżana, obrażana, nazywana manipulantką i tak dalej. Przykre to, ale jestem z państwem i będziemy do jako rada na pewno robili wszystko, żeby może osiągniemy coś wspólnie. Jak zaczynaliśmy nasz protest na swoim przemówieniu inauguracyjnym na sesji Rady Gminy Kodeń, powiedziałem, że to będzie niebezpieczna walka o swoje prawa. Mówiąc to, wiedziałem, co mówię. Za chwilę spotkało mnie coś, co jest konsekwencją teraz dalej. Chciałem ostrzec swoich kolegów, którzy troszeczkę może mniej działali publicznie. Powiedziałem, że jeżeli się wystąpi publicznie w obronie ludzi przeciwko potężnej firmom, to za chwilę zostaniemy zaatakowani. Ja byłem na to przygotowany i wiedziałem, że do tego dojdzie. To nie wiedziałem, że tak szybko. Dostałem zaproszenie do firmy, nie odmówiłem, za 3 dni miałem wezwanie przedsądowne o ugodę, żebym się pokorzył, że wszystko, co powiedziałem, to jest nieprawdą. Że nakłamałem we wszystkim. I wtedy na sesji powiedziałem, uważajcie, bo zaraz przyjdzie kolej na was. Właśnie, proszę państwa, wczoraj i dzisiaj cały komitet pojedynczo, nie grupowo, pojedynczo, wszyscy mieliśmy i mamy wezwania na policję celem wyjaśnienia, że obrażaliśmy pana wójta i pana wicewójta. Proszę państwa, to jest zdumiewające. W czasie, kiedy pan wójt gminy Sosnówka ma podobną sytuację, przychodzi do swoich mieszkańców i staje razem z nimi. Idzie razem z nimi do SKO przeciwko inwestorom.
pan wójt mówi, że nas jest garstka i uderza w nas. Wiecie dlaczego? Bo jak uważa, że nas zniszczy, to was szybciej przestraszy. Bo jak takich radnych, takich sołtysów wystraszy, to znaczy się resztę łatwiej pójdzie. Nie, proszę państwa. Nie ma takiej siły, żeby mnie zatrzymała w tym proteście. Bo czuję, że to jest ten czas w życiu, kiedy trzeba wyjść i powiedzieć. I to nie jest taka polityka, jaką ja uprawiam. Tu są tacy, którzy mnie znają, którzy mieszkali w Kodniu po sąsiedzku. Wiedzą, że jestem normalny facet. Ja nie potrzebuję wieców. Naprawdę. Ja bym wolał teraz korować się. Brawo. Ale wiem, że ktoś musi być z wami. I powiem jeszcze, to nie jest koniec. Na pewno jeszcze przyjdzie na nas kolej, za różne obrażanie będziemy wzywani. Nie poddamy się, bo wiemy, że walczymy o swoje prawa, panowie i pani, przepraszam, szanowni państwo, o swoje prawa. Brawo! A teraz do głosu wyrywa się nasz przyjaciel, Leon Prokopiu, który też chce powiedzieć parę słów. Funkcji radnego, niedawno został sołtysem po raz enty w swoim życiu, ma wielkie zaufanie swojej lokalnej społeczności. Pan Leon, powiem tak, umie jak mało kto wyrażać swoje myśli, krótko, węzłowato i na temat. Proszę. I nie boi się tego mówić. Dziękuję bardzo za oddanie dla mnie głosu. Szanowni państwo, ja nie przyjechałbym tutaj, nie lubię jeździć na żadne protesty, ale zostałem zmuszony. Powodów jest kilka. Po prostu chciałbym tu mieszkańców zapytać, czy były jakieś konsultacje, czy wywieszane ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, tak jak wójtowie mówią, czy było, tak jak mówi na BIP-ie, bo na BIP-ie można sprawdzić, tam jest, wyświetla się data, szanowni mieszkańcy, ale ja nie wiem, rozmawiałem z sołtysem tu z Kopytowa, on powiedział, że żadnych ogłoszeń nie było, rozmawiałem z sołtysem z Kątu, powiedziała dla mnie sołtysowa, że nie było. I szanowni państwo, wójt kłamie w żywe oczy, na zebraniu sołtysów, na zebraniu wyborach sołtysów u nas w Kostomłotach powiedział, że było wywieszone. Pan Andrzej Krywicki, zastępca wójta, pan też tak samo troć. To jest nie do pomyślenia, żeby wójt kłamał w żywe oczy, toż to przecież jest nasz włodarz. Jak tak może postępować i jak tak z ludźmi? Przecież, szanowni państwo, ja nie wiem jak to określić, nie wiem jak to powiedzieć. Tu pan Darek, kolega mój, mówił o tych fermach zielonych i o ekologii. Tak, ja rozmawiałem z panią, która jeździ po kontroli. Znam ją dokładnie. I ona powiedziała mi tak, od ogniska, gdzie będą fermy, będą pobierane próbki. Zależy jak to będzie w odległości 10-15 km po linii prostej. Pozabierają, kochani, tak jak tu Mariusz powiedział, dotacje, ale to nie tylko dotacje za ten rok. Jeżeli ma się ekologię w czwartym roku, zabiorą za 4 lata i wy musicie, kto prowadzi to, zwrócić do agencji restrukturyzacji. Piąty rok przekładowo nie będzie to zwracane. To trzeba się zastanowić, szanowni państwo, co tu jest. Tak samo z tymi kurnikami, że tu stawią. Zabrali dla nas świnie, gdzie nie można. Zabiorą dla nas i kury, o te, co my tu trzymamy, szanowni państwo. Babcie już nie będą trzymały, na pewno. Wchodzi rejestracja kur też tak samo, na pewno nie pozwolą. Bo oni tu w Kopytowie, jeżeli postawią, będą trzymały kury. Ale nam każą powybijać, bo przyjedzie weterynaria i każą powybijać, bo będzie kurza, kurza grypa, tak, grypia, tak, ptasia grypa. I na pewno nie dadzą, ja jestem 100% przekonany. No, coś by tu jeszcze powiedzieć. Szanowni państwo, módlmy się, tylko oby te fermy nie powstały, nam innego nic nie zostało. My będziemy walczyć do końca, aby było dla mieszkańców jak najlepiej. Nie tylko tu komitet protestacyjny, ale jesteśmy z komitetem i ze wszystkim. I szanowni państwo, ja myślę, że
nasz włodarz, wójt Jerzy Troć, to ja nie wiem, ale podejrzewam, że w województwie lubelskim to jest jedyny wójt, który jest przeciwko mieszkańcom gminny, przeciwko mieszkańcom gminny, bo takiego czegoś nie ma, nie było i nie ma, a może i w Polsce. Dziękuję. Proszę Państwa, gmina Kodyń to nie tylko gmina rolnicza. To gmina wyjątkowa pod każdym względem, przyrodniczym, kulturowym, historycznym. Ostatnie lata to dla gminy rozwój agroturystyki i firm, które w turystyce się zaczęły specjalizować. To bardzo ważne, bo nie tylko rolnictwo, tereny wyjątkowe, położenie. Wiele firm zainwestowało swoje pieniądze i inwestuje dzisiaj. Są wśród nas młodzi. Jest pan Paweł? Pan Paweł, który jego wychowawczyni na sesji Rady Gminy powiedziała, że jest z niego, panie Pawle, dumna. Nie, Pawle, jestem z siebie dumna. Bo oto człowiek swoją żoną inwestują pieniążki, biorą kredyt, żeby iść tą stronę. Nie mamy przemysłu, za tym przemysłem nie tęsknimy, bo gdybyśmy chcieli przemysłu, pojechalibyśmy tak jak tutaj pan Andrzej, na Śląsk, do kopalni, do Warszawy. My chcemy mieszkać tutaj. Wielu z nas jest stać. Dziękuję. Tutaj. Tutaj u siebie. Ja też chcę tutaj. Tak, ale oprócz gospodarstw typowych, rolniczych, przy domach, przy tych gospodarstwach powstają agroturystyki, ale są też firmy. I chciałbym w tej chwili poprosić panią Anię Odejneka, przedsiębiorcę, który w tej branży działa. Jak jej nie słuchałem, nie była w komitecie, to nie wiedziałem, jakie to są poważne problemy. Teraz już wiem i to zdanie też jest bardzo ważne. Bo lepiej pracować u tej pani przy agroturystyce, jak w śmierdzących kurnikach tam pod lasem. Uwierzcie mi. W tych kurnikach, zgodnie z zasadami BHP, trzeba pracować w maskach przeciwgazowych, proszę Państwa. Byłem w wojsku kiedyś w swoim życiu i na zajęcia, poligon taki niewielki, jeździliśmy w maskach. Tam biegaliśmy w tych maskach. To się nie da młodemu człowiekowi więcej jak godzinę robić wysiłku. A tutaj przez 8 godzin się proponuje. Czyli o czym mówimy? O bardzo złym środowisku pracy, o truciźnie, o chemii niespotykanej. Więc brońmy naszego czystego środowiska, tej wyjątkowej ziemi, tej naszej Kodeńszczyzny, która jest dla nas matką, która jest dla nas przyjaciółką. I wy również. Ania Adejneka, proszę bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że jest nas tak dużo, bo spodziewaliśmy się, że będzie nas troszkę mniej. Tak, po pierwsze, będę tak króciutko, żeby, bo jest zimno, żeby Państwa nie trzymać, ale tak, gdy się dowiedzieliśmy o tym, poszliśmy z mężem do pana wójta, chyba na drugi dzień, i zapytaliśmy się o nasze obawy, tak, co będzie, zapytaliśmy się, co będzie z wodą, spytaliśmy się, co będzie ze środowiskiem, spytaliśmy się o mieszkańców Kopytowa i o mieszkańców Kątu, bo o tym już wiedzieliśmy, tak, że tutaj mają powstać. Pan wójt nam powiedział, słuchajcie, co wy się przyjmujecie ludźmi z Kątów czy z Kopytowa? Wy na dolinie będziecie mieli wodę, będziecie mieli wszystko, tam nie będzie śmierdziało u was. No od razu mi się kontrolki zapaliły. Zaczęliśmy tutaj z Darkiem, z Mariuszem, tak, zaczęliśmy działać. Przystąpiliśmy do komitetu. Także tutaj jesteśmy z wami, ten cały nasz komitet, będziemy z wami do końca, nie damy się zastraszyć przede wszystkim, tak? Teraz tak, gmina Kodeń to gmina turystyczna. Zaczęliśmy inwestować w tą gminę, zaczęliśmy budować swoje firmy. Ja działam od 2012 roku na terenie gminy Kodeń. Zainwestowaliśmy kilka milionów złotych do tej pory. Chcieliśmy się rozbudowywać. Chcieliśmy postawić kręgiernię, basen, mini spa tutaj, nie tylko dla naszych gości czy turystów, tak? Tylko tak, żebyście mogli też skorzystać z tego, jako tutaj gmina. Żebyście do nas też przyszli, wypili kawę, zjedli smaczne ciasto, czy zjedli obiad. No niestety na tą chwilę mamy wszystko to wstrzymane, bo jeżeli powstaną kurniki, to niestety podejrzewamy, że będziemy musieli firmę zamknąć. Nie tylko my jako firma, także ogród turystyki zamknął się. Bo już teraz na tą chwilę wiemy, że nasi klienci dzwonią, pytają się, co będzie, jeżeli powstaną te kurniki. No podejrzewamy, że ten jednak odór doleci do nas.
stracimy te nasze czyste środowisko. Stracimy tutaj, wiecie Państwo, mamy piękny park Sugry, tak? Chronionego Chrobotka, mamy rzosowiska Kąty. Także to nasze czyste środowisko zostanie zatrute. Ja byłam osobiście tutaj z Darkiem i dwoma jeszcze innymi osobami z komitetu na konferencji prasowej w Warszawie w PAP-ie, gdzie dowiedzieliśmy się naprawdę bardzo dużo rzeczy takich na temat zagrożenia dla nas. Wiedzieliśmy dużo, ale jak siedzieliśmy na tej konferencji, to sami nie wierzyliśmy w to, co słyszymy. Co nas czeka? Jeszcze dodatkowo, tak jak tutaj pani mówi, także nasze tutaj, nasze wysiłki firm pójdą na marne. Co najważniejsze, odprowadzamy podatek do gminy od działalności gospodarczej. Realne, które wpływają co miesiąc do budżetu gminy. Niestety, firmy drobiarskie nie płacą podatku do gminy. Jest to specjalna działalność rolnicza, która jest zwolniona z podatku. Jedynie podatek CIT i PIT to wpływa do państwa, to procenty do gminy wpływają. My jako przedsiębiorcy dużo więcej płacimy podatku do gminy niż firma Wipa, która ma miliardowe obroty. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałam, zapewniamy Państwa, że będziemy z Wami, nie poddamy się, nie damy się tutaj zastraszyć przede wszystkim. I co? Życzymy Wam wszystkiego zdrowia i siły, żebyście nam pomogli i żebyście byli z nami. Liczymy na to, że będziecie Państwo tak samo przyjedzie, czy do będziemy protestować w Kontach, czy w Zagaciu, czy w Kodniu, że nas jednak nie opuścicie i będziecie cały czas z nami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Aniu. Chciałbym poprosić Panią Grażynkę Łojkuć. Szanowni Państwo, jeszcze chciałem powiedzieć jako radny gminy Kodeń. Niemiłe to słowa dla mnie mówić, ale jestem zmuszony, nie powiedziałem wcześniej. Bodajże na 29 sesji w Pyszczacu, tu są radni, mogą to oczywiście potwierdzić. Nasi radni z gminy Kodeń zostali obrażeni totalnie przez pana posła Stefaniuka, gdzie myśmy głosowali na niego, ja jestem przekonany, w 90% za nim było. Oni powiedział poseł Stefaniuk, co to za rada gminny, że 2 lata się wałkuje sprawa, a radni nie wiedzieli, bo tak powiedziane było. Szanowni Państwo, przecież nie zgłosił się firma Wipasz do radnych, tylko zgłosił się do pana wójta. I wójt decydował 2 lata, myśmy nie wiedzieli. My dopiero na sesji dowiedzieliśmy po prostu w grudniu, przed świętami. I dopiero to powstał taki szum. Jak tak można obrażać człowiek, który jest na posadzie, wybrany na posła Rzeczypospolitej Polskiej, takie rzeczy może wygadywać. Ja sobie nie wyobrażam. Ja bym się spalił pod ziemią. Dziękuję. Grażynka, poproszamy. No dobrze. Tak? Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jak już mi udzielono tutaj głosu, postaram się tak Państwa poderwać. Słuchajcie, przede wszystkim nie dajmy się przestraszyć. Bądźmy tutaj z tym naszym komitetem, który walczy o nas, o nasze wnuki, o nasze dzieci, o to środowisko. Zobaczcie Państwo, jaki mamy piękny kalendarz. Nasza gmina, wójt, pan sekretarz, wszyscy się chwalą, proszę bardzo. Piękny kalendarz mamy, jarmark sapieżyński, piękno natury, bogactwo dziejów. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, na tej naszej ziemi, pięknej, cudownej, gdzie są żaby, bociany, łosie, sarny, zające, pszczoły z ulami. I teraz wyobraźcie sobie, że w tym wszystkim wkleją nam tutaj te paskudne kurniki fermowe, z których będzie się ulatywał z tych wentylatorów wielkich kominów fetor, smród. I słuchajcie Państwo, jeszcze tutaj pan wójt taką daje nam propozycję naszym rolnikom miejscowym,
żeby ten pomiot wykorzystywać jako obornik do ziemi, do gleby. On się kompletnie nie nadaje. Tam jest mnóstwo hormonów, antybiotyków, szczepionek, bo te kury są faszerowane, te kurczaki, przez 8 tygodni, żeby nabrały swojej masy ciała. One nie biegają, one się suwają na skrzydłach i na tych kuprach swoich, żeby szybko urosły. I teraz wyobraźcie sobie, panie, matki, kobiety, które wychowujecie tutaj dzieci, wnuki swoje, nie wyjdziecie na spacer z tymi dziećmi. Małe takie kurczaczki, które są do 4 tygodnia, to oczywiście nie będzie tego czuć, tak, tego smrodu. Kiedy minie 4 tydzień do 8, to będzie się wydzielał fetor. One rosną po prostu i zaczyna ten obornik parować, smród będzie. Te wentylatory na tych wielkich ścianach będą tak hałasowały, że też nie otworzycie tego okna wieczorem. Teraz wyobraźcie sobie, panie, jest lato, 30 stopni upał, będziecie chciały o 20 godzinie otworzyć okna, nie otworzycie. Ten powiew tego smrodu będzie wszystko ciągnął aż do końca dnia, aż na Sugry. I rano też będzie godzina 5-6, nie otworzycie okna. Ten smród najbardziej wcześnie rano i późnym wieczorem najbardziej intensywnie się wydziela. Już nie mówiąc o tych tirach, o tych beczkach, cysternach, które będą tu jeździły, o tych wywożonych kurnikach, tych kurczakach, jak będą te nasze drogi tutaj porozjeżdżane. Jakie te drogi są? W ogóle nieprzygotowane. I słuchajcie, panie, te opady deszczowe, które będą się zbierały tutaj wokół kurników, to będą, to po prostu też są zatrute te wody, powierzchniowe, studnie, wody głębinowe, to przecież tutaj wody będzie brakowało. Latem wójt zabrania podlewać ogródków, tak? A co będzie, jak te firmy fermowe tutaj wejdą z tymi kurczakami? To jest zagrożenie dla naszego zdrowia, dla naszego środowiska, dla turystów, dla rozwoju agroturystyki. Jeszcze co jest ważne, jeżeli tutaj powstaną fermy, słuchajcie, śmieją się z nas, nie, może powiem, nie śmieją się, jest takie powiedzenie, ściana wschodnia to jest bardzo biedna i uboga. Jeżeli powstaną tutaj kurniki, to jest zatrzymanie innych pomysłów inwestycyjnych. A dlaczego to nie może być sanatorium? Dlaczego to nie może być basenu? Ania, sama powiedziałaś. Dlaczego? Mamy takie czyste powietrze, środowisko. Słuchajcie, drodzy państwo, gdyby tutaj było jakiś inwestor z sanatorium, lekarzy mamy, pomimo że jesteśmy takim biednym, skromnym, no tutaj z tą ścianą wschodnią, ale zobaczcie państwo, ile mamy my tu wykształconych ludzi. Mamy adwokatów, mecenasów, prawników, nauczycieli, lekarzy, wszyscy na wysokich stanowiskach pracują. Tu są tak mądre, tutaj jest społeczeństwo i słuchajcie, my się nie damy, bo my tutaj ze wschodu jesteśmy ze sobą bardzo zżyci ludzie. My tutaj każdego sąsiada traktujemy jak swojego bliźniego, pomagamy, interesujemy się, nie dajmy się przestraszyć. Walczymy o nasze powietrze czyste, o nasze pszczoły walczymy. Słuchajcie, panie, my nie będziemy mogli chodzić zbierać runa leśnego. Zero grzybów, zero jagód, nic, bo to wszystko będzie zatrute. Jak my możemy żyć, odżywiając się tymi jajkami z marketów? Pozatruwają nas na koniec. I słuchajcie, drodzy państwo, moim takim hasłem przewodnim na dzisiaj: fermy drobiu źródłem smrodu. Fermy drobiu źródłem smrodu. Fermy drobiu źródłem smrodu. Fermy drobiu źródłem smrodu. Stop fermom! Stop fermom! Stop fermom! Stop fermom! My się nie godzimy na fermy tutaj w naszej gminie całej Kodeń. Kopytów, Kąty, Zachacie, to jest nasza ziemia, tu są nasi ludzie i my tutaj decydujemy o tym, co my chcemy i co ma być. Dziękuję bardzo. Jan Zaporad, zapraszamy.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Jan Zapora. Większość tutaj osób nie zna, bo już no, tutaj spędzałem dzieciństwo i się wychowywałem. 18 lat co prawda tutaj nie mieszkam, ale dzisiaj postanowiłem przyjechać i wesprzeć Was, dlatego że w tej chwili mnie tutaj nie ma, ale moja przyszłość również się wiąże z tym, że w strony rodzinne zawsze z chęcią się wraca i tutaj się ma przyjaciół, kolegów, rodzinę. I nie możemy pozwolić na coś takiego, co w tej chwili nam tutaj chcą zafundować. Jeżeli ja ostatnio czytam, że ma być to tak zielone i tak zdrowe, zerowa emisja tutaj dwutlenku węgla, proszę Państwa, każdy wie, jak wygląda transport i co jest największym zanieczyszczeniem. Jeżeli ktoś opowiada takie, nie chciałbym powiedzieć brzydko, żeby kogoś nie obrazić, ale takie głupoty i twierdzi, że to będzie zeroemisyjne i tak dalej, no to w ogóle ja nie wiem, jak takie posty można pisać oficjalnie na swojej stronie przez firmę, która to ma budować, fermę, która tutaj chce wyjść na naszą ziemię. Bardzo chciałbym podziękować dla Państwa, dla komitetu, dla radnych, którzy wspierają, którzy widzą te zagrożenie, bo to Państwo przede wszystkim są tutaj mieszkańcami i to Państwo powinni decydować, co na naszej ziemi, na naszej gminie będziemy robić. Nikt obcy nie powinien na tą ziemię wchodzić bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, dlatego że to, jeszcze raz powtórzę, to państwo, całą gospodarkę, całość tutaj rejonu wschodniego wspierają, budują w ten sposób, w jaki uważają za słuszny, w której chcą przebywać i chcą mieszkać. Dlatego chciałbym Państwa tu bardzo podziękować i wesprzeć jeszcze, żeby Państwo się nie poddawali i się nie bali. Państwo, kiedy zaczną jeszcze namawiać pozostałe osoby, w Państwu teraz jest siła i nadzieja. To Państwo mogą to wszystko zatrzymać i po prostu pokazać stanowczo nie. Nie można godzić się na takie rzeczy, jeżeli społeczeństwo stanowczo mówi nie. Panie wójcie, odniosę się do pana wójta. Co pan robi? Co pan robi? Dlaczego pan wychodzi przeciwko swoim mieszkańcom, którzy oddali na pana głos? Wcześniej pan wójt potrzebował tych głosów. Oni dla pana zaufali, że pan będzie godnie ich reprezentował i wspierał. Oni dzisiaj potrzebują pana. W zamian oni dali dla pana mandat zaufania i oni dzisiaj oczekują, ci mieszkańcy wszyscy, co stoją i nie tylko, bo duża część osób jest przeciwna, ale niestety mają pracę, nie mogą mieć wolnej i tak dalej, także no nie jest to realnie możliwe. Ale panie wójcie, pan powinien się obudzić z tego wszystkiego, w co wdepnął. I pan powinien jak najszybciej przyjść, stanąć obok tych mieszkańców i razem z nimi działać i wspierać i wycofać się z tego wszystkiego, co pan rozpoczął, świństwo, że tak powiem, w naszej gminie. Serdecznie państwu dziękuję za tą walkę, za wsparcie. Jeżeli trzeba będzie, pojawię się jeszcze raz i będę wspierał, bo Kodyń to jest nasza ziemia, nasza gmina i ja, tak jak mówię, moja przyszłość się wiąże z tym, że również będę chciał być może wrócić, ale do dzisiaj mieszka tutaj moja rodzina, znajomi, także serdecznie dziękuję i nie poddawajmy się, walczmy o swoje, także wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, powolutku będziemy kończyć, ale jeszcze chcę tutaj do Państwa parę słów. Bardzo ważny członek naszego komitetu, Tomasz Niedźwiedziu, który wspólnie z nami tutaj walczy, który rozkminia na drobne wszystkie te uchwały, wszystkie przepisy i bardzo ważną rolę odgrywa. I chcę do Państwa kilka słów jeszcze powiedzieć. Proszę bardzo, kolego Tomku. Witam Państwa. Ja tak szybko, wiem, że jest zimno. W ostatnich dniach na pewno dostaliście Państwo taką korespondencję dedykowaną od inwestora w sprawie tego, że my nie wiemy, a gadamy. Więc jeśli chodzi o fakty, staramy się dostać do dokumentów źródłowych, żeby wiedzieć dokładnie, co to ma być. Z inwestorem rozmawiamy, spytali, no to on twierdzi, że to jest inna technologia, więc spytaliśmy, czym jest ta inna technologia, że jesteśmy zainteresowani poznaniem faktów tego.
powiedział, że nas zaprosi na fermę, nie do instytutu, tylko na fermę, która jest w tej technologii, żebyśmy mogli się zapoznać. Mieliśmy wyznaczony termin w styczniu, później w lutym, a teraz mamy wyznaczony termin na 14 marca. To jakby nas przekładają co miesiąc. Spodziewamy się pewnie, że w marcu dostaniemy na kwiecień zaproszenie, więc jakby to nie jest prawdą, że my nie chcemy rozmawiać i nie chcemy poznać faktów. Chcemy, jesteśmy zainteresowani, tylko że jeśli one byłyby takie dobre, to raczej by nam przedstawili je wcześniej jak później. Tak podejrzewamy. To wszystko. Dziękuję. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, będziemy już kończyć. Może ktoś z Państwa chce jeszcze powiedzieć spontaniczne wystąpienie. Dobrze, Panie Andrzeju. Ja chcę tylko powiedzieć tak jakby prawie na zakończenie, jak już jestem przy głosie, już nie będę, bo Pan Andrzej już tutaj zabierał głos. Pan Wójt oczywiście, proszę Państwa, miał prawo do decyzji. Do decyzji administracyjnej jako wójt gminy. Ale według nas mamy dowody na piśmie, że nie dopełnił obowiązku, bo konsultacji nie przeprowadził, nie ogłosił tego na tablicach ogłoszeń w sołectwach. Mamy oświadczenia na piśmie państwa sołtysów. I to jest dla nas dowód, że nie dopełnił swoich obowiązków. Ale chcę powiedzieć coś jeszcze. Pan wójt się ciągle zastanawia, że nie może zatrzymać procesu. Proszę Państwa, może zatrzymać proces wydawania pozwolenia na budowę wszystkiego. Może powiedzieć, że się pomylił. Grozi mu oczywiście przez firmę, która inwestuje, podanie do sądu. Ale czy byśmy się nie zgodzili, żeby pan wójt poszedł do sądu przeciwko firmie, zapłacić za adwokatów z ramienia gminy? Myślę, że radni by jednogłośnie podnieśli rękę za tym, żeby gmina broniła pana wójta, który by stanął z nami. W każdej chwili może przyjść i stanąć tutaj z nami. Na to czekamy. Mówiłem to na sesji. Tak. A pan wójt ciągle mówi, że my się lansujemy, proszę państwa. Tu się nikt nie lansuje. Jak pan wójt powie, że dzisiaj kończy ten cyrk z tym wydawaniem decyzji, zamykamy sprawę i nas w mediach nie zobaczycie. Nie będziemy chodzić, namawiać i prosić. I mówić o tej prawdzie. Mamy inne rzeczy do robienia. Mamy swoje życie, swoją pracę, rodziny. Ja się nie skarżę, ani komitet. Tylko powiem tyle. Ci ludzie, bądźcie im wdzięczni. Oni poświęcają tak wiele czasu. Brawo! Naprawdę. Ja jestem im potrzebny też, bo troszkę głos może dalej słyszalny. Ale bez nich nic by nie było. Tutaj cały komitet już stoi. To są ludzie bardzo oddani tej sprawie. I powiem wam tak, krzyknijmy wszyscy razem. Zwyciężymy! 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 Proszę państwa, jeszcze parę słów. Pan Andrzej Burzyński. Bardzo autentyczny człowiek i mieszkaniec. Jak usłyszałem, jaki on ma problem, to naprawdę. Pan Andrzej ciężko pracował w swoim życiu na zachodzie Polski. Wymarzył, on to powie, ale wymarzył sobie, że tą złotą starość, czy, no nie jak to nazwać, żeby nie obrazić, że chce tutaj z nami na wschodzie, tutaj gdzie jest najczystsze środowisko. Może troszkę mamy za granicą kłopotu z wojną, z Łukaszenką, ale pan Andrzej sobie wymarzył, kupił dom. Został postawiony tak jak wielu z nas, ale on bezpośrednio również w kątach ma bliskość. I chciałbym nam parę słów powiedzieć na zakończenie. Także panu Andrzeju, chyba ktoś jeszcze, jak nie, to już po prostu kończymy i przejdziemy jeszcze do tego miejsca, skąd zaczynaliśmy, żeby się pożegnać. Dzień dobry, dziękuję za takie piękne przedstawienie. Jeszcze raz mieszkam konkretnie w sąsiedniej wiosce o nazwie Zachacie. Nie w kątach, także jako sprostowanie. Przyjechałem, bo rzeczywiście jak zobaczyłem w internecie zdjęcie siedliska, które zakupiłem, tak bardzo mi się podobało. Przyjechałem tu w listopadzie, kiedy była mrzawka, kiedy najbrzydziej wygląda środowisko naturalne, ale i tak zachwyciłem się tym obszarem tutaj, tym regionem, że postanowiłem to siedlisko kupić i na emeryturze ostatnie lata tutaj spędzić. Ale nie o sobie chciałem opowiadać. Ja chciałem się jeszcze odnieść do pana wójta i do osób, które są nieprzekonane co do tego, że fermy wielkoprzemysłowe, fermy między innymi drobiowe stanowią duże zagrożenie środowiska naturalnego.
Powiem tylko jedno, tak, żeby przekonać, bo w środowisku, w którym przebywam, znam osoby, które nie do końca wierzą tym, w to, że te fermy mogą nam zagrozić. Dlatego chciałbym, żeby ktoś z Państwa znalazł mi jakieś wydawnictwo naukowe, gdzieś jakiś materiał w mediach, ale nie materiał, który przedstawia firma inwestorska, zaznaczam, bo oni się tylko zawsze chwalą, jakie to piękne fermy stawiają, tylko obiektywne jakieś instytucje, media i obiektywne wydawnictwa naukowe, żeby Państwo znaleźli mi taki jakiś materiał, bo ja dużo czytam na temat ferm i nigdzie nie mogę znaleźć pozytywów. Wszędzie czytam o negatywnych stronach powstania kurników w danym regionie. Wszędzie są wszyscy przeciwni, mieszkańcy przeciwni. U nas większość mieszkańców też jest przeciwnych. Szkoda, że pan wójt, odniósłbym się do pana wójta, pan wójt zaprosił tutaj radnych, nie tylko radnych, do jednej z ferm instytutu, żeby zobaczyli naocznie, jak to wygląda. Powiem państwu tak, czy jeżeli państwo mają znajomych, małżeństwo jakieś i raz w roku do nich państwo pojadą na zaproszenie, przygotowani i czy na tej podstawie jednej wizyty bądź dwóch są państwo w stanie powiedzieć, że w tym małżeństwie jest dobrze, że oni dobrze żyją, że tam wszystko jest okej? Na pewno nie. Także nie łudźmy się, że jedna lub dwie wizyty, które są zaplanowane przez firmę inwestorską bądź wójta, pokażą nam prawdziwe oblicze ferm. Jeszcze ostatnie zdanie, żeby was nie zamęczać, ale muszę spojrzeć, to ściągnie, przepraszam, żeby nie zapomnieć. Tu już o tym była mowa. Pamiętajcie o tym, że nie może decydować o życiu naszym tutaj, o życiu, o tym, w jakim środowisku naturalnym będziemy żyli, nie może decydować decyzja jednego człowieka, który gdzieś się chyba zabłądził, który się zabłądził, podpisał decyzję. Nieprawdą jest, że nie mógł nie podpisywać, pod warunkiem, że wcześniej by przeprowadził konsultacje społeczne. Pan wójt zrobił niby wszystko zgodnie z prawem, bo on tak mówi. Być może zrobił zgodnie z prawem, ale my mamy prawo na to nie przystać. To, że są dziury, luki w prawie, to tylko dzięki temu powstają te fermy w całej Polsce, jak grzyby po deszczu. Tylko przez to, że firmy wykorzystują dziury w prawie. I tak samo wójt wykorzystał, który tylko podobno na BIP-ie przedstawił sprawę i na tym zakończył. I on mówi, że wszystko przedstawił i konsultacje społeczne były, to znaczy nie było, bo nikt nie zgłaszał zastrzeżeń. No śmiechu warte. Nie będę już przedłużał. Dziękuję bardzo. Powodzenia życzę nam wszystkim. Jeszcze pan Lech Ściwor, Krymski. Proszę. Drodzy państwo, jeszcze pan Lech Ściwor. Przyrodnik, pasjonat tych ziem. Dzień dobry. Niektórzy z państwa mnie znają, bo od lat uprawiałem maronię i dużo ludzi z okolic u mnie przychodziło na zbiór. No ja kupiłem ziemię jeszcze w końcu lat 80. I mam do tej pory kilkanaście hektarów, bo kilka sprzedałem. To jest ziemia typowa do patrzenia, mało do uprawiania. I chciałem taką ziemię do patrzenia kupić, bo mnie się tu po prostu spodobało. Myślałem, że jak skończy się aronia, a ta plantacja już jest bardzo stara, to będziemy mogli przerzucić się na agroturystykę, na coś związanego właśnie z przyjmowaniem gości. Ale w tej chwili to się robi nierealne. Nierealne też będzie sprzedanie tej ziemi, bo nikt jej w takiej sytuacji, jak będą kurniki, nie kupi. I to dotyczy ziemi każdego. Ziemia, budynki nie będą nic warte tutaj. Myślałem, że mój syn w przyszłości będzie się mógł zająć tym wszystkim.
nie wiem, co będzie z tą ziemią i nie będzie. Ja przez wiele lat inwestowałem wszystkie pieniądze w to, a teraz nie wiem, co się z tym stanie. Chciałem jeszcze powiedzieć taką rzecz, że agroturystyka to nie jest tylko siedzenie na miejscu czy pływanie łódką po Starorzeczu. To są różne wyprawy i jedziemy, proszę Państwa, rowerem i co widzimy? Po prawej stronie kurniki, po lewej stronie kurniki, jedziemy dalej, kurniki wychodzimy. Nie będziemy ich widzieć! Nie chcemy widzieć kurników, wychodzimy na polanę leśną, kurniki albo zapach tych kurników. Proszę Państwa, ja już swoje przeżyłem, jak widzicie. Ja pamiętam bardzo dobrze tamte czasy, jak kazano nam budować socjalizm. I nam mówiono ciągle, że budujmy, będzie lepiej. Ale im dalej, tym było gorzej. I teraz, jak ja słyszę to, co głosi firma kurnikowa, że będzie zielono i wspaniale, to mnie się to kojarzy z tym, co ja słyszałem dawniej o socjalizmie za komuny. I nie wierzę w to. My też nie. Od smrodu zielono w oczach będzie. Dziękuję bardzo. Bardzo chciałem podziękować Państwu, że jesteście tutaj. Nie spodziewałem się tylu ludzi, a ja musiałem przyjechać, bo się z Wami zgadzam i identyfikuję się z tym terenem. To jest także moja mała ojczyzna, chociaż się tu nie urodziłem. Brawo! Brawo! Drodzy Państwo, chciałbym bardzo podziękować za Wasze uczestnictwo w imieniu komitetu nas. Naprawdę, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, że możemy na Was liczyć. Wasza obecność tutaj daje nam tak zwanego kopa, idziemy dalej do przodu, nie poddajemy się, naprawdę. I chciałbym jeszcze tak, jeszcze swoje takie prywaty. Rozmawiajcie między sobą, Mariusz, z ludźmi, którzy są jeszcze nieprzekonani, żeby wyszli z tej strefy komfortu. Żeby nie tylko kliknąć za komputerem, tylko wyjść też na ulicę, wtedy kiedy trzeba. Bo my robimy swoje, ale też potrzebujemy waszego wsparcia. Tak jak dzisiaj przyszliście bardzo licznie, tak liczymy na kolejne wyjścia. Prawdopodobnie jeszcze będą, ponieważ trochę teraz się to głośno zrobiło. Jeździmy po różnych agencjach, udzielamy wywiadów. Robi się coraz głośniej. Miejmy nadzieję, że wójt wzruszy decyzję. Wtedy będzie trochę lżej, ale nie będzie lekko. Może w każdej chwili wójt wzruszyć decyzję i będzie lżej, ale naprawdę nie będzie lekko. I jakoś dajemy radę. No, mamy taką fajną ekipę. Każdy z nas jest różny, każdy ma różne zdania, ale bardzo... Oczywiście też się kłócimy, jak tu Ania. Mamy różne poglądy, więc... Ale wypracowujemy jeden kierunek. Kierunek, żeby dla nas, mieszkańców gminy Kodeń, ale i nie tylko, ponieważ słuchajcie, wszyscy rozmawiamy tutaj o gminie Kodeń, ale tak samo za tym lasem jest gmina Piszczac. W tej samej odległości mieszkają mieszkańcy Cokopytów od tej fermy, co ma powstać. Oni są tak samo narażeni. Oni są bardzo nieświadomi. Byliśmy tam, zrobiliśmy spotkanie z mieszkańcami i słuchajcie, no ale oni mówią na początku, no ale to przecież gminie Kodeń. No tak, 800 metrów w sumie w tą stronę jest gmina Kodeń i gmina Piszczac. Tak samo dotyczy to ich, jak i nas. I także, drodzy Państwo, jeśli możecie, macie znajomych z tamtej strony gminy, przekazujcie tą informację, że działo się, że dzieje się, że potrzebujemy wsparcia nie tylko tych mieszkańców gminy Kodeń, ale też gminy Piszczac, gminy Zalesie, bo jak patrzymy, co się wyrobiło teraz, zadziało, to nie wiemy, co jeszcze jest za plecami, bo nie wiedzieliśmy o tym, a może za chwilę okaże się, że tam w Zabłociu słyszałem, że tam ziemię ktoś chciał sprzedać, ktoś kupił. Naprawdę, nie wiemy, co czeka nas za chwilę. I im wcześniej zaczniemy działać właśnie wspólnie, tym bardziej pewnie będzie to skuteczne. Ja dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim za spotkanie. Pani Ewo, Pani Basiu, Pani Stanisławie i Pan Leon tutaj widziałem, że gdzieś był. Leon! Dziękujemy Wam, że jesteście z nami. Nie boicie się. Wiem, że Was obowiązek, ale część wiemy radnych, że
jest już przeciwko nam. Ja wiem, także dziękuję tym państwa radnym, że nas nie opuścili i są cały czas z nami. Może dla nich brawa takie, że są odważni. A teraz przejdziemy tak... Przejdziemy... Już my przyzwyczajeni powoli. Jeszcze będziemy tam nocować, słuchajcie. Nie, po 48? Nie. Trochę się spóźniło, ale to nie wiesz. Ale to wiesz. Dobrze, jak dzwoniłam do tego radio rano, że ona będzie, to mi się powie. Ale jak koleżanki też będą. Nie ma. Panie wójcie, protesty, które trwają, kopytów, ferma, kurniki. Jak sprawa wygląda na dzień dzisiejszy? Mamy 7 lutego 2023 roku. Czy pan wójt wie o tym, że jest protest, że mieszkańcy, część mieszkańców jest niezadowolona, jest przeciwna tym fermom? Jak sprawa wygląda po stronie Urzędu Gminy, Urzędu Wójta Gminy Kodyń? To znaczy o tych protestach wiemy, bo te protesty są jakby coraz bardziej eskalują, rozszerzane. Jest wąska grupa ludzi, która to nakręca. Z panem przewodniczącym Rady Powiatu włącznie. Nie wiem, ma tutaj swój jakiś interes i to grilluje. W tej chwili, jeżeli chodzi o to, wpłynęły do nas 3 wnioski od inwestorów na budowę kurników. Zgodnie z kompetencjami, właściwościami, zgodnie z prawem, wystąpiliśmy do Sanepidu, do Wód Polskich, do Marszałka Województwa Lubelskiego oraz do RDOŚ-u o wydanie opinii i postanowień. Wszystkie te opinie do nas wróciły pozytywne, dlatego wójt, jako wójt, urzędnik, musiałem wydać decyzję o warunkach środowiskowych. Wydaliśmy 3 decyzje pozytywne. I był spokój, dopóki się nie zrodził konflikt w Rzeszczynce. Ten konflikt potem przeniósł się do nas i w tej chwili jesteśmy na takiej etapie, że na kopytów jest wydane 2 decyzje środowiskowe i o warunkach zabudowy. Na kąty jest wydana decyzja środowiskowa, natomiast o warunkach zabudowy wstrzymaliśmy w związku z tym, że pani przewodnicząca rady usilnie tutaj na nas wpływała, żeby Rada Gminy Kodyń podjęła uchwałę o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. Ta uchwała jest autorstwa pani przewodniczącej. No niestety została ona odrzucona, a próbuje się obarczyć winą za to Urząd Gminy. Natomiast w trzeciej decyzji, w określonym trybie wpłynęło, jeżeli chodzi o Zachacie, wpłynął protest i skierowaliśmy sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczym. Na dzień dzisiejszy wszystkie dokumenty, jakimi posiadała gmina, są w Samorządowym Kolegium Odwoławczym i czekamy na decyzję tego wyższego organu. Natomiast dlaczego one tam się znalazły? Dlatego, że wpłynęły skargi od pana przewodniczącego Kiczyńskiego, wpłynęła skarga od Stowarzyszenia Błogowiaki i zgodnie z kompetencjami mieliśmy 7 dni, żeby te wszystkie dokumenty przekazać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, który jest instytucją kompetentną tutaj o zajęcie stanowiska. Natomiast dlaczego państwo, którzy protestują, nie czekają na decyzję, na wynik tego postępowania, a tylko nakręcają całe te protesty, to jest, się zrobiło już takie, nie wiem, to od nich zależy, nie wiem, jakie oni mają w tym cel, znaczy ja się domyślam, jakie mają w tym cel, ale nie chcę tego głośno komentować. A tematem żyjemy cały czas, bo jesteśmy w okresie zebrań sołeckich, wyborów sołtysów i przychodzą te osoby i jest od początku grillowanie, zarzucanie. Zrobiliśmy wszystko z wymaganym prawem, panie redaktorze, bo ogłosiliśmy to na BIP-ie, mieliśmy taki obowiązek, ogłosiliśmy to na tablicach ogłoszeń i na dzień dzisiejszy zaczekajmy. Wszystko jest teraz w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.